Hej, pozdrawiam serdecznie na kanale Isildur Necrox Games. Zapraszam na kolejny vlog z serii Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Solid Snake Show. Słynny Solid Snake Big Boss. Znów w akcji. Zobaczmy, co tam dalej. Jakie wątki nowe, fabularne lub może kilka side-upsów. Nie wiem, co tam miałem poprawić. Zajrzę sobie też do Mother Base, zobaczymy, co tam dalej mogę z tym pocisnąć. Powiem szczerze, tak już mam takie zmęczenie materiału i chyba dzisiaj sobie zacznę robić nowego vloga, tym razem z Wiedźmina Trójki, którego już troszeczkę tam sobie ograłem i chciałem pokazać na kanale kilka takich fajnych ciekawostek z Wiedźmina. Obok tej serii Metal Gear Solid 5 też chyba wrócę do Diablo. Ciekawe, jak tam nowy sezon. Czy w czasach tej całej pandemii te sezony na Battle.net są uaktualniane, czy nie? Zajrzymy też na serwer, może później. To nic, zapraszam. Zobaczmy, gdzie ja skończyłem. Ja bym tak zachowam to dla siebie, mam takie, że tak powiem, powiedziałbym dziwne, takie mieszane odczucia na temat postępu całej serii, ale też mnie ciekawi wątek, dlaczego Kojimę wyjebali z Konami. No to taka ciekawostka, może za... takie nietuzinkowe, bym powiedział, podejście do tej tematyki. No cóż, wejdę sobie na mój command platform, zobaczymy tamte deki, co mam pogonić. Najpierw takie krótkie omówienie ekwipunku, a potem ruszamy w teren. Też już bym chciał tego D-Doga trochę wylevelować, wyekspić. Dobra, dajmy tutaj Mother Base. To się nic ciekawego nie dzieje póki co, zobaczmy staff management. No tak, jak to mówią, ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Ale dlaczego Kojimę wyjebali, tego Hideo Kojimę wyjebali z Konami, to nie wiem do dzisiaj. Dobra, dalej. Development, tutaj, Intel. Change assignment, nie, zostawmy tak jak jest póki co. Development projects, weapon items. Please specify a project. Ładuje się dzisiaj coś to dłużej niż zwykle. Zobaczmy, pewnie serwery przeciążone. Aha, nie mam w ogóle tu development projectów. Jako tego, że są, że tam się ładuje. Są gotowe, wypełnione warunki do tego, ale jednak nie. Nie chcę nowego Uzika tam. Assault Rifles. To słabe. Coś fajniejszego, co ja tu mam. No właśnie, to sobie damy. Research Development Team poziomu 35, a tutaj do tego
i tu by tylko brakowało balansu GMP i zaraz sobie to zrobimy. To jest już ciekawa pukawencja, moi mili. Dobra, czyli tak, wychodzimy z tej zakładki, chodźmy sobie dalej. Nie, to Caution, rain approaching. nie. Co ja dzisiaj tutaj tak się zamotałem? Cholera, dajmy to. Resursy, czyli nasze zasoby. Pogonimy, co się da. To już widzę dawno zrobione. Holender, jasne. Nie ma na czym przyciąć. A szkoda mi zasobów. Dobra, to nic. To lecimy misję. W takim razie zobaczymy sadups. Postrzelamy się z tymi ciapakami, ruskami, czy kto tam jest. To jest jako tako najdroższa. Tutaj zestawienia 60 koła wpadnie. Targety same, czyli cele ćwiczebne. Nie chcę się z tym pierdzielić teraz. Zrobimy sobie kilka z tych sideopsów. Jeszcze zdecyduję, co obrzucić. Też będę nagrywał nowe intro, więc bądźcie ze mną. Dobra, tutaj ta kurwa kolibie, to i te lepiej kolibie w kółka. Już mnie irytuje. Lecimy sobie dalej. Ja to mogę wyłączyć. Pewnie wleci tam na samą górę. Kurwa, nie wiem, co mi się włączyło, który landing zone. Jako ten z tej platformy lecimy. Nic nie zmieniam póki co. Fajnie się prezentuje ten Mother Base ogólnie tak rzecz biorąc. Po przeróbkach jeszcze sobie będę ulepszał niektóre z tych deków, z tych pokładów, które można poprawić. Dobra, lecimy z koksem. Co tam mamy, więc Indred. If your GMP falls below zero, staff morale will drop and some will leave the Mother Base. Ojej, ale mi to odkrycie. Jeśli balans będzie ujemny, morale załogi zacznie spadać, a niektórzy nawet mogą opuścić twoją bazę. Z tego poziomu możemy sobie wybrać. Dobra, jeszcze mam nagrodę dzienną z serwera. Zobaczmy, co tam. No, jak miło, GMP 100 kafli. Akcept. Wejdzie rozliczenie po wczytaniu checkpointów. Dobra, to później. Róbmy na razie to, co założyłem, a potem zacznę robić dodatkowe pierdy. Powtarzał to do znudzenia, aż uzyskam efekt, który chciałem. Te już mam rozjebane posterunki po drodze, bo je zniszczyłem ostatnio. Tylko tam są danger jako tako wyższy zaznaczony, czyli większe zagrożenie do lądowania. Gdzieś tu Wandering Mother by Soldiers. Chyba sobie to zrobię też. Ale tu mam w rejonie jeszcze inne zadanie. I tu co mamy? Highly Skilled Soldier, część trzecia. No i lecimy sobie tu na ten landing zone. Wybieram.
Wybierzmy pojazd. Wjadę tam na pełnej petardzie. Naszym żubrem, czy to rosomak, jakiś taki pojazd pancerny, działko. No i tak, ruszamy sobie z tematyką kolejnej misji pobocznej. Potem zacznę robić też te wątki fabularne, tak myślę. Tylko sobie zgromadzę odpowiedni sprzęt, ekwipunek. No, żeby tutaj się w to bawić, to trzeba mieć czym, więc skoro jest to jakoś taka fajnie zrobiona gra z zapleczem fabularnym, z zapleczem takim bojowym, Intel i te inne wynalazki, więc skorzystajmy z tego. Tak myślę, więc możemy śmiało korzystać z tego zaplecza związanego z przygotowaniem do zadań misji. No tak, rozliczyło mi balans i jestem teraz na minusie, super. Trudno się mówi. Zbieramy wszystko, co się da, bo to będzie to jako tako przydatne. A ja powiem szczerze, w tym odcinku trochę sobie pośmieszkuję. Biorę mojego jeepa, znaczy tego rosomaka, czy tam żubra, nie wiem jak to się tam nazywa. I jadę w teren. Troszeczkę sobie pośmieszkuję tutaj. Zobaczmy, co weszło. Roślinność, posczytałem checkpointu, a nie wiem czy... Balans GMP oni rozliczają na bieżąco, czy później? Na razie mam na minusie. Pam, pam, pam. Och, no! Enemy presence detected! Skoro i tak mamy tutaj taki, że tak powiem, ciężki kawałek chleba, to... Sztab, sztab! Atakują! Co działać? Chyba jeszcze wstał. O, bo to drugi już. Nie wyceluję go tak, bo wjechałem na wzniesienie, wycofam się. Cholera, muszę wycofać mojego żuka. Granata, ja ci z dupy zrobię granata. Granada! Stop, stop! Co działać? Dobra, dajmy sobie lepszy podgląd. Teraz wysiadamy i lucimy lokację. Amunicji jeszcze nie straciłem. Co my tu mamy? Coś się tutaj da pogonić. Chyba już tu nic nie ma. Jakiś moździerz, kałasznikow, o, roślinki. Ani moździerzy, ani nic z tych rzeczy tutaj nie ma, żadnych zasobów chyba też nie widzę, jako taką beczułki z paliwem, nic ciekawego. Tylko tyle co roślinność,
Zobaczmy dalej, ciutkę się przejdę. Też nic. Jakiś typ leci tam. Zgłosił ten. Co on sobie tutaj kmini? Ładuj. Enemy presence detected. Dobra, wsiadam do tego mojego rosomaka z moim emblematem. Dzisiaj odcinek rozjeżdżamy wszystkich. Wesoła rozwałka wrogich sił. Pewnie te roślinki wchodzą, a jeszcze rozliczenie póki co nie, się nie zaliczyło, więc jakieś głupkowate komunikaty będą przychodzić z tego serwera. Przepraszam na chwilkę. O cholera, przywaliłem w coś. Jedziemy dalej. Jakiś tunel się ukazał naszym oczom. Jedziemy dalej, tam ciśniemy z tematem. Kolejny checkpoint zczytuję. Pizza delivery. Stop, stop, pójdź go pojadziewać. Co działać? Porozjeżdżam was tu, kurwa jebane ruskie cioty. Pierwszy chętny. Ciekawe, czy się uda go rozjechać nam po schodach, jak będzie bieg. Może się uda. Wykręcam i będę tracił amunicji. Kurde, nie mogę tam wjechać teraz przeodwrotnie. Se porozjeżdżał jakiś cwaniaczków. To już sobie wysiądę, cholera. Pierwszy chętny do rozwałki. Ten się męczy ewidentnie. To się będzie męczył. Czy mnie tu ktoś wyczaił. Trochę dystans większy. Dajmy tak. Mu heada jedno. Padł na cycoszki, pięknie. Wsiadamy do naszego rosomaka, czy tam żuberka, czy jak to się tam nazywa. Tu zawsze bezpieczniej. Pizza delivery. Come on, come on. Pojazdy. Przechwytujemy. To jest po prostu hajs. To jest chyba target zadania. Dobra,
Tutaj nie mogę tak zrobić. Już jest przypał na potęgę, ale damy radę. Dobra, lie down, Snake. Gdzie tu twojaczku jeden? O kurwa, granat. Spieprzamy! Do rosomaka, panie. Tam są cwaniaczki. Rakiety mają. Jeden, drugi, pod kółkami. O, jak mi przykro. Skaczą od tego działka, nie? Ten ma rakietę, zaraz go zdejmę. Napierdziela tymi rakietnicami jak podupany. Skrał mi się tu, nie mogę go dojechać. Wycofam sobie. O, mam gościa w celowniku. Pam! Wesoła rozwałka! Dobra, bo mi się tamten z komandos obudzi, muszę go przechwycić, ale zaraz to zrobimy. Jeszcze gdzieś tu jakieś żuczki biegają, cholera. Wiecie co ja zrobię, bo już mi trochę dojechali mojego rosomaka. Zaparkuję sobie go tutaj, idę z buta, przeładujemy gnata. Czy gdzieś mnie ktoś wylukał? Nie widzę, w którym miejscu. Mam invoice czy nie mam tego invoice'a? Nie mam. Ha! Who's the man? I kto tu jest gość, cholercia? Dobra, mamy tego targeta, czyli cel naszego zadania. Ładuję sobie gnata, tak czy siak, bo wezwali też przez radio posiłki, więc... Zobaczmy, co tu mają nasi koledzy po fachu. Tego nie chcę. Tu widziałem jeszcze takie ciężkie działo gdzieś pancerne. Jak się nie rozdupało przez przypadek. Dobra, jakieś ich te baraki. Co tu mają nasi koledzy po fachu? Że tak powiem, wjazd na bazę, kurde niegas. Moim rosomakiem. Jest to działko, właśnie to chciałem zabrać. Trochę zdewastowane, ale jeszcze jako tako się przyda. Trochę zdewastowane, ale jeszcze posłuży. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mogę im zabrać. To jest jakieś baraki, pierdu. O, lercio, wszystko wylucone. Idziemy tam do jaskini jeszcze, zajrzę sobie, tak powiem. Wygląda jakiś większy kompleks, tam jakieś hangary. Połażę sobie. Sprawdzę wszystko. To było to zadanie, ten Honeybee, czyli ten system jakichś rakiet naprowadzanych do odzyskania, to pamiętam, też w podobnej lokacji się rozgrywało. A zobaczymy, co tutaj jeszcze twórcy rozgrywki zdołali umieścić, jakieś easter eggi, jakieś pierdy, jakieś ciekawostki do znalezienia.
gdzieś się wychodzi w ogóle, czy nie? Czyś się tędy gdzieś wychodzi, czy nie? I co tu jest? Nie, nic nie ma. Pustostany jakieś, cholera. O, diamenty. Ale fart. Akurat mam mało hajsu. Jakieś przejście. Ja tam na dole już byłem. No mówię, jakieś ich biuro z tymi zapasami, ale nic ciekawego. Wylucone wszystko, bo już podobną lokację robiłem, więc też mi się wydaje, że tu nic już nie będzie. Ja nie będę takiej gmatwaniny robił na tym kanale. Położę jeszcze chwilę i spadam na bazę. Idziemy górą. Tu już chyba też nic. Tutaj możemy zajrzeć. Tak, diamenty i paczka gwoździ. Co jeszcze będzie potrzebne, Holender? Nic tu nie ma. No tak. Aha, jakiś korytarz do sneakingu. Wejdę sobie. Aha, i biuro ukryte. A to cwaniaczki. A tu, gdzie wyjdę? Ja te lokacje w większości tych zadań już są podobne. Niektóre się nawet powtarzają, ale zawsze coś tam ciekawego jest do odkrycia. Nic już tutaj nie znajdę. Dobra, spadam na bazę. Zaglądałem, nic nie ma. No mówię, nic już tutaj takiego ciekawego nie znajdę chyba, więc spadamy do Rosomaka i odjeżdżamy z tej. Ojej, jak się zwęgliło gościa całkiem. Jak się spalił, cały czerwony. Będę ryzykował, że się Rosomak mi jeszcze po drodze rozwali. Wysyłam go do bazy. A ja sobie tutaj dam sonar biodetektor. Mam jeszcze funkcję taką uruchomioną. Dobra, wołamy naszego wierzchowca, naszego dzielnego rumaka. Dobra, czas się zwijać. Zanim przybędą ich posiłki. Ale dostali w ciry. No i doliczony balans, rozliczenie weszło. Dobra, jedno działko, paczka diamentów. Co tu jeszcze zdobyłem? Chyba już więcej nic. Ciekawe, co jeszcze można tutaj sobie po drodze wylucić. Oh, enemy presence detected. Zobaczmy. Że tak powiem, jeszcze jeden posterunek sobie zlucę po drodze. Knagi! Atakują! Oberwał.
właśnie, i roślinki mamy. To jeszcze jest. Rest in peace, nigga. Co za? Ha, możesz. Przechwytujemy. O, jakieś dzikie konie. Też je złapię. Natknąłem się na stado dzikich koni. Albo osiołki jakieś, nie wiem. Podejdę sobie bliżej. Czy się spłoszą, czy nie? Albo źrebaki, albo osiołki, co to może być? Kurwa, naszprycowałem go taką końską dawką i jeszcze... Dobra, wszystkie chcę złapać. Dobra. Znaczy... Ładujemy. Jakieś osiołki, fajne. Przechwytuję do bazy tam. Bita spluwka, dobra. To teraz czas na nasz helikopter. Idą teraz liczenia. Weźmy sobie normalną pukawencję. Nadciąga burza piaskowa. Jedziemy sobie do naszego landing zone. Mam otagowane. Zobaczymy, co tu po drodze jeszcze znajdziemy ciekawego. Nie będę tego tłumaczył, emblematu, który właśnie otrzymałem, ale fajnie to brzmi. Ona mówi, że przyjechali, a on mówi, że nie może tu wylądować. No, weź tu zrozum. Trzeba się odsunąć troszkę. Czekamy, ta burza piaskowa przejdzie. Trzeba czekać, aż ta burza piaskowa się skończy i będziemy mogli sobie odlecieć. Pogoda się uspokaja. Lądujecie czy nie? Kurde, będę tam się potem zastanawiał pół dnia może. No i spadamy do Mother Base, czyli zjazd na bazę.
Wątek fabularny się odpalił? Czy po prostu tak jakieś rozmyślania naszego Big Boss? No i dobra mordeczki, wróciliśmy z kolejnego zadania. Wesoła rozwałka rosomakiem na moim kanale. Pozyskanie kilku fajnych ekwipunków, w tym ciężkiego działka, moździerza. Muszę wreszcie ruszyć główne wątki, bo tak to stoję w miejscu, robię tylko te side-upsy i to się rozchodzi cały ten balans GMP na, że tak powiem, na bieżące wydatki, a tak to nie jest rozgrywka jako tako stoi w miejscu, więc też muszę to ruszyć. Także myślę, że się za to wezmę już od następnego odcinka. A tym razem, że tak powiem, pozdrawiam serdecznie. No i dziękuję pięknie, że ze mną jesteście, oglądacie. Dajcie suba, łapkę w górę. Hej. Pozdrawiam. Isildur Necrox. Cześć. Dungeons and Dragons. You want to play, do you? Rated PG-13. Dragons.